Zapytałam Was na Instagramie o pomysły na film i oprócz 300 pytań o to, czy sprzedałam kota po to, żeby wyjechać bez niego do Włoch, to pojawiły się pytania mojego Tindera i by the way, nie sprzedałam kota, to jest moja córka, moje dziecko, które rodziłam w bólu przez 10 godzin. Moja córeczka ma się dobrze i jest aktualnie na wakacjach u swojej cioci. Jako, że jestem profesjonalistką, jeśli chodzi o Tindera, bo miałam go przez całe 3 dni, to uznałam, że Wam pokażę. I ja w ogóle założyłam Tindera w najbardziej girly okolicznościach ever, to znaczy pojechałam na wakacje, po zerwaniu z typem i byłam z moimi przyjaciółkami i robiłyśmy to wszystkie razem i wybierałyśmy zdjęcia i opisy i tak dalej, więc to było takie mega fajne, takie dziewczęce doświadczenie, taka esencja bycia dziewczyną. Ja tego zupełnie nie traktowałam na poważnie. Wydaje mi się, że dlatego, że to było za granicą. Gdybym miała założyć Tindera w Polsce, to prawdopodobnie bym tego nie zrobiła, a na pewno bym z tym czekała dużo, dużo dłużej, bo to się wydaje takie bardziej realne. No bo jakby na to spojrzeć z takiej realistycznej perspektywy, no to teoretycznie jest większa szansa, że gdybym miała pójść z kimś na randkę, to byłby to pewnie jakiś Adam, a nie jakiś randomowy włoski Massimo, więc wydaje mi się, że randkowanie we Włoszech wydawało mi się jakąś taką bezpieczniejszą opcją. Randkowanie, właśnie nie randkowanie, właśnie tinderowanie we Włoszech, bo wydawało mi się, że przecież do tej randki i tak nie dojdzie. Doszłyśmy do wniosku, że właśnie Tinder za granicą jest taki bezpieczny, że można sobie popróbować, poćwiczyć, zobaczyć jak to wygląda, ale bez tak naprawdę konsekwencji, bez żadnych oczekiwań. Tak żeby troszeczkę zanurzyć palec w tym świecie randkowym, ale bez zobowiązań. Bo ja nie chciałam związku, nie szukałam związku, też nie byłam nikim zainteresowana, bo wiem, że często jest taka sytuacja, że ktoś na przykład jest w związku, ale gdzieś tam ma jakiegoś crusha i w momencie, w którym ten związek się rozpada, to koncentruje się tą uwagę na tej drugiej osobie, która nam się podobała, ale wcześniej na przykład właśnie nie wykonywaliśmy żadnego ruchu w tę stronę, bo byliśmy w jakiejś tam relacji. Ja w przeciwieństwie do mojego ex nie rozglądałam się za nikim poza moim związkiem. Shady. Ale to też nie jest tak, że byłam jakoś przeciwna randkowaniu po rozstaniu. Niech każdy sobie ogólnie robi co chce, ja mam to troszeczkę gdzieś. Wychodziłam z takiego założenia, że co będzie, to będzie, niczego nie planuję, może się zaskoczę. Pokażę Wam mój profil na Tinderze, bo wydaje mi się, że go całkiem nieźle skomponowałam. Moje kwalifikacje to założyłam Tindera na 3 dni, 2 miesiące temu i w tym momencie dostaję kawę do łóżka z widokiem na Ligurię. Dziękuję za uwagę. To jest mój humble brag na dziś. Dałam tą fotę jako pierwsze zdjęcie, bo mi się podoba i bardzo wydaje mi się, że oddaje moją estetykę. Taką właśnie beżowo-brązowo-neutralną. Ogólnie ładnie się uśmiecham, sama bym się przesunęła w prawo. Zdjęcie numer 2. Podobno musi być jedno zdjęcie samej twarzy na każdym profilu. Tak mi powiedzieli na TikToku, a ja się słucham, bo ludzie na TikToku mają doświadczenie, a ja nie. To jest w ogóle strasznie dziwne. Ludzie, ja ostatnio myślałam o jakimkolwiek randkowaniu, mając lat 16. Teraz za 2 miesiące będę miała 23. To jest duża przepaść, kiedy ludzie zazwyczaj właśnie randkują, gdzieś tam odkrywają jakieś swoje preferencje i tak dalej, a ja zupełnie tego nie miałam. Więc no, to wejście w świat randkowy dla mnie jest bardzo ciekawe. Mega w ogóle lubię to zdjęcie. To, co się starałam robić, to wybierać takie zdjęcia, na których jestem taka bardziej taka radosna, uśmiechnięta, niż jakaś, nie wiem, sexy czy coś w tym stylu, bo ja przez większość czasu na co dzień jestem bardziej cute niż hot. W ogóle rzadko mi się zdarza być hot, więc wiecie, nie chciałam tutaj nie wiem, jakoś się przedstawiać inaczej niż jest naprawdę. Bo to numer 3. Miałam sporo w ogóle zdjęć z tej sesji i celowo wybrałam takie trochę mniej udane, trochę mniej pozowane, bardziej takie naturalne, bardziej spontaniczne. Nie wiem, podoba mi się ta fota. No i na ostatnim miejscu, bo tak mi też powiedzieli na TikToku, że musi być na profilu fota całej sylwetki. To jest takie bardziej casualowe, bo ten outfit jest taki, wiecie, nic nie odkrywa i tak dalej. Jest bardzo luźny, bardzo codzienny, ale z drugiej strony widać moje tatuaże, a ja lubię moje tatuaże i to jest ważne i chcę pokazywać moje tatuaże, bo są piękne. Nie mam w ogóle zdjęcia ze znajomymi, a podobno warto mieć zdjęcie ze znajomymi. Kurna, ja tyle rad z TikToka tu mam w głowie teraz. Podobno trzeba mieć na swoim profilu zdjęcie ze znajomymi, żeby pokazać, że się jest sociable person i że się ma przyjaciół. Ale jak przeglądałam te zdjęcia z moimi przyjaciółkami, to doszłyśmy do wniosku wspólnie, że może lepiej tego nie robić, bo za każdym razem jak się z nimi spotykam i robimy sobie jakiekolwiek zdjęcie, to wyglądam jak bezdomny, więc
może lepiej to odpuścić, jeżeli próbuję zrobić jakieś takie w miarę dobre wrażenie. Na Tinderze jest w ogóle dużo różnych pytań, na które można odpowiedzieć, ale nie trzeba. Oczywiście najważniejsze pytanie, czyli czego szukasz? Ja wybrałam najbardziej chillową odpowiedź, czyli nowych znajomości, tylko i wyłącznie dlatego, że nie było odpowiedzi ja sobie tylko swajpuję, ja tu tylko patrzę. Było pytanie o typ relacji, jakie się preferuje. Ja się zastanawiałam, czy tam odpowiadać, czy w ogóle to ominąć, ale ostatecznie zaznaczyłam monogamię, no bo gdybym miała być w związku, to dla mnie to jest jedyna opcja. Nic innego mnie tak naprawdę nie interesuje. Wpisałam mój znak zodiaku, w razie jakbym poznała kogoś, kto się na tym zna i chce mi opowiedzieć. Wpisałam też oczywiście, że mam kota, bo moja córka jest bardzo ważną częścią mojego życia. Jak ktoś się nie chce umawiać z single mother, to może mnie od razu przesunąć w lewo, tak? Wykształcenie wpisałam. Jestem z niego bardzo dumna i się lubię chwalić, że przeżyłam te 3 lata w miarę dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, co nie było łatwe. Pani dietetyk? Zainteresowanie. Już nie pamiętam, czy tam trzeba było wybrać konkretnie 5, czy maksymalnie 5, ale ja wybrałam 5. I ja mam bardzo dużo zainteresowań, a wybierałam je tak bardzo strategicznie. To znaczy wybierałam rzeczy, które byłyby dobrym tematem rozmowy i na przykład dlatego wybrałam samorozwój. I też w ten sposób na pierwszej randce przegadałam z typem 1 000 000 godzin na temat naszych ulubionych książek biznesowych i tych TED-talków rozwojowych i tak dalej, więc to wydaje mi się, że był taki bardzo fajny wstęp do konwersacji, ale też wybrałam, czekajcie, dałam spacery i mrożoną herbatę. Po pierwsze dlatego, że dobra mrożona herbata to jest klucz do mojego serca, a po drugie dlatego, że hot girl walk to jest taka bardzo ważna część mojej codziennej rutyny, ale też dlatego, że te dwie rzeczy składają się w idealny pomysł na spotkanie i wydaje mi się, że to jest takie spoko narzędzie, żeby komuś trochę podpowiedzieć, co się lubi i co ewentualnie możecie robić razem. Możesz na przykład tam dać, że nie wiem, lubisz stare kino i ktoś cię zabierze na polówkę. Nie wiem, czy polówka to jest określenie, które funkcjonuje w innych miastach niż Łódź. Polówka to jest kino plenerowe, jak coś. Możesz wpisać, że lubisz spędzać czas na świeżym powietrzu i pić białe wino i ktoś cię na przykład zabierze na piknik, wiecie. To są takie delikatne wskazówki, co fajnego możecie razem porobić. Oprócz tego dałam tatuaże, no bo uwielbiam tatuaże nie tylko na sobie, ale też na innych. Wydaje mi się, że w ogóle przede wszystkim na innych. I dałam podcasty, bo po pierwsze lubię ich słuchać, po drugie lubię o nich rozmawiać, a po trzecie troszeczkę liczyłam, że może ktoś mi podeśle jakąś fajną rekomendację podcastową, ale nie dostałam żadnej. Miałam problem, jeśli chodzi o płeć, bo ja jestem otwarta na obie, ale mój problem polega na tym, że moim zdaniem kategorie wiekowe powinny być ustawione osobno dla kobiet i dla mężczyzn. Bo na przykład jestem pewna tego, że nie mogłabym być z facetem, który jest młodszy ode mnie, ale z kobietą już tak. Mój przedział wiekowy dla typów to było 25-30, nie dlatego, że jestem taka dojrzała, tylko dlatego, że po prostu gdzieś tam mój styl życia, mój tak zwany lifestyle nie do końca zgrywa się z tym, co robią ludzie w moim wieku. By the way, mój opis to ostatecznie było Take Me Out in Rapallo, bo to jest nazwa tego miasta, w którym się zatrzymałyśmy i to miało być takie bardziej dla zabawy, ale jak sobie myślałam tak potem na serio z dziewczynami, że gdybym zakładała ten profil na poważnie i chciała wybrać sobie opis, to takie dwie bardziej funny, ironiczne rzeczy, które mi przyszły do głowy, to na pewno chodzenie na terapię jest hot, to jest pierwsza linijka mojego opisu, a następna to by było szukam kogoś z w pełni rozwiniętą korą przedczołową. Wracając do wieku, zaznaczyłam 25-30, ale na przykład wiem, że nie byłabym zainteresowana 30-letnią kobietą. Jakbym miała wybrać przedział wiekowy dla kobiet, to wydaje mi się, że to by było 21-26, coś w tym stylu. Nie do końca wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że w relacjach z kobietami ja widzę się w bardziej takiej dominującej roli, takiej bardziej opiekuńczej może, że bardziej to ja bym chciała zabierać na randki, kupować drinki niż w drugą stronę, a nie wiem, czy to by była dynamika, która by mogła wypalić z dziewczyną starszą ode mnie o, nie wiem, 7 lat na przykład. Także to jest moja petycja do Tindera, że jeżeli wybierasz, że chcesz widzieć obie płcie, to powinien być, wiecie, zakres wieku dla mężczyzn i dla kobiet ustalany osobno. Nie wiem, czy się z tym zgadzacie, ale moim zdaniem to jest bardzo rozsądna opcja. Moja przygoda z Tinderem była bardzo krótka, dużo krótsza niż myślałam. Pierwszego dnia sobie po prostu trochę poprzesuwałam bardziej na takiej zasadzie gry w hot or not. Ale no nie powiem, że nie był to taki ego boost i może potrzebowałam tego boostu trochę. No wiadomo, że każdy się dobrze czuje, jak tam gdzieś jest
adorowany, że tak powiem, nie wiem jak to ująć. Sama z siebie nie pisałam do nikogo i też wiedziałam, że tak będzie, ale odpisałam kilku osobom, osobom, które się wydawały bardziej inspirujące, chciałam powiedzieć interesujące, czyli zaczynały rozmowę w bardziej kreatywny sposób niż Ciao Bella, bo nie zliczę ile wiadomości o treści Ciao Bella albo You are so beautiful dostałam. Czy jest to dobry opening rozmowy? Nie za bardzo, no. Także pod koniec tego pierwszego dnia rozmawiałam chyba z 4 osobami. Następnego dnia to grono już zawęziłam do 2. To brzmi jak jakaś w ogóle gra strategiczna. No a trzeciego dnia to już nawet nie miałam czasu, żeby sobie, wiecie, swajpować, bo 90% uwagi mi zajął jeden typ. No i tak się skończyło, że teraz sobie opalam się na balkonie z widokiem na morze, no. Dalej to jest dla mnie taka trochę absurdalna myśl, jak sobie czasami wyglądam przez okno i mam takie, o, jestem tu, okej. Okay. Może coś nagram w końcu z tych Włoch, bo to jest... Już tu jestem chyba równe 3 tygodnie, tak mi się wydaje i nie mogę po prostu, nie mogę jakoś sięgnąć po tę kamerę, nie mogę się zmobilizować, więc taki film jak sobie siedzę i gadam, super, ale tak żeby na przykład właśnie gdzieś wyjść z tą kamerą, to nie wiem dlaczego się, nie mogę się zebrać. Mam coś więcej do powiedzenia o Tinderze? Chyba nie, oprócz tego, że ogólnie polecanko, ale też wiem, że masa osób ma mega nieprzyjemne doświadczenia z Tinderem, więc nie polecanko. Tinder w ogóle jest dla kobiet mega ciężki. Przeraża mnie to, jak bardzo takie rzeczy mogą być niebezpieczne, jak dużo środków ostrożności często kobiety muszą podjąć, żeby w ogóle się czuć bezpiecznie, idąc na taką randkę z Tindera. No, także cieszę się, że akurat u mnie okoliczności były takie totalnie sprzyjające. Wizja randkowania dalej mnie przeraża, więc taki nieplanowany, ale bardzo pozytywny zwrot akcji mi akurat przypadł do gustu. Zobaczymy co z tego będzie. Być może będę nagrywała za miesiąc vlogi z dalszej części mojego, chciałam powiedzieć hot girl summer, ale hot girl year i będę dalej single i będę sobie dalej tinderować. A być może sytuacja zostanie taka jaka jest, czyli bardzo fajna. Więc ja jestem w tym momencie otwarta na wszystko i trzymajcie za mnie kciuki i tyle mogę powiedzieć. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Wpadajcie na Instagrama koniecznie, bo tam Was pytam o pomysły na filmy, więc jeżeli macie jakieś sugestie, to właśnie na Instagramie najlepiej mi je podsyłać. TikTok? Coś tam nagrywam ostatnio na TikToku. A na YouTubie się widzimy, mam nadzieję, że za tydzień. Bye!